Kochani, pochwała psychotropów. Psychotropy są to takie środki chemiczne, które łagodzą stan, zmniejszają lęk i pozwalają łatwiej znieść real. Psychotropy jest to cudowny wynalazek człowieka, gdyż jak on jest w stanie znieść real, to on dużo, dużo jest spokojniejszy. A jak jest dużo, dużo spokojniejszy, to przeżywa dużo, dużo mniej, ponieważ psychotropy wygłuszają emocje. I ten silny lęk człowieka już nie dopada, tylko go wciąga powolutku. No, ale go już nie dusi za gardło, tylko go przydusza. A ponieważ człowiek wreszcie może łatwiej znieść real i tę rzeczywistość i te cholerne problemy, to jak już jest w stanie znieść te problemy, to łatwiej mu z nimi sobie radzić. I to, co powodują psychotropy, to powodują, że człowiek przede wszystkim przestaje te problemy rozwiązywać. I pochwała psychotropów jest z mojej strony niezwykła. To znaczy uważam, że psychotropy są genialnym osiągnięciem ludzkości, ale tylko i wyłącznie w sytuacji problemów, których się nie da uniknąć. Natomiast w przypadku wszelkich innych problemów, które wymagają rozwiązania, tak, drogie panie, do was to przede wszystkim kieruję, do was to kieruję i wy dobrze wiecie, do kogo to kieruję. Jeżeli macie problem do rozwiązania, a używacie psychotropy, to ten problem maleje o połowę, a rozwiązanie odsuwa się o 8-krotnie dalej. I dlatego używanie psychotropów do rozwiązywania problemów to jest mniej więcej tak, jak używanie szpilki do gotowania mleka. To się do tego nie nadaje. Jeżeli chcecie rozwiązać problem, to nie przy użyciu psychotropów. Jeżeli macie problem, który jest nie do rozwiązania i chcecie po prostu jakoś go znieść, na przykład masz problem, że jesteś blondynką i tego się nie da rozwiązać, to wtedy użyj psychotropy.